Witam wszystkich bardzo serdecznie w niedzielny poranek. Zapraszam na przejazd się na wyświetlaczach w miasto Zdrzańsko-Zdrzańsko Mercedes-Benz Citaro C2 o numerze bocznym 3029. Linia ta jest dosyć krótka pod względem liczby przystanków, lecz pod względem liczby kilometrów i względem długości też taka będzie, przekonamy się w czasie tego odcinka. Nie ma na przystanku niewiele. Idzie przez nieścisłą Ostrowicę do, ale nie przez nie ulicę Świętokrzyską, do na właśnie Stężycką. Zobaczymy też, jak tutaj będzie frekwencja. Tutaj widzę dwie osoby wsiadły. Niedzielny poranek, zwłaszcza we Władcy Koronacji, to jest... Te autobusy normalnie jeżdżą puste. Idziemy na Emos, czyli lewo. Było prośby, żebym zrealizował przejazd na tej linii, no i jest. 25 kwietnia przyszedł ten dzień, kiedy dostałem tą linię. I jestem właśnie na tej linii. Dzisiaj się jak nie jeden z użytkowników prosił. Idziemy w lewo. Wyjrzyjmy sobie, jak autobus wygląda, już ten widok powinniście podziwiać. Już wiele razy, jednak jeżeli to jest pierwszy odcinek, jak wyleciłem ją, to pokazuję wam tutaj, jak wygląda ten Mercedes w środku i na zewnątrz. Teraz pokazuję, jak wygląda w środku i wygląda na zewnątrz. Zaraz się światło zielone zapali. Nie wiedzieć czemu skręcono w prawo, a to by tak zrzuciło. Ale mam nadzieję, że ci nikomu nic nie stało. Sześć osób na pokładzie. Mi się wydaje, czy tutaj ten zjazd został jakoś inaczej zrobiony. No dobrze mi się wydaje, bo widzę tutaj nowy chodnik. Ładniej to wygląda niż poprzednio, kiedy pamiętam, że jechałem ten na przykład trasą 175, 174, 156, wiele 262, wiele autobusów tędy jeździ. Cmentarz Łostowicki. Czy
ktoś wysiada, nie wysiada, ktoś nie wsiada, więc zamykamy drzwi. Jedziemy dalej. Lewo jest hełm. Prawo tutaj też jakaś nowa droga została zrobiona. Ładnie, a mapa wygląda coraz ładniej. Będziemy skręcali w lewo, znaczy w prawo. Przemysko. Przemysko. Gdybyśmy ze mną jechali na 118, to rzeczywiście byśmy ludzi skręcali w lewo. Wiem na to, że niestety mam nadzieję, że jakoś się nadrobimy. Ładnie te ronda wyglądają, one są zrobione czerwoną kostką po środku. Wygląda realnie, ponieważ tutaj naprawdę są ronda, przecież tutaj były zwykłe skrzyżowania. Thank you.
Przypominam, że nie zjeżdżamy na Piotrkowską. Tak samo jak 115 jeździ, też nie zjeżdżam na Piotrkowską, dlatego tutaj jest przystanek zastępczy. Pojazd klimatyzowany. Proszę o zamknięcie okien. Właśnie w tym miejscu. Tutaj powinien być super, ale niestety go nie ma. Następny przystanek to Leśnisko. Jedziemy przez Lewendowe Wzgórze. Miasto 20 jeździ przez Lewendowe Wzgórze w obu kierunkach. Uścisko na żądanie. Oczywiście nie jest przystanek na żądanie, jednak zapowiedź jest przystanek na żądanie. W obu przypadkach. Miasto 20 w obu kierunkach zajeżdża na Lewendowym Wzgórze. To chciałem powiedzieć. Lewendowym Wzgórze. Szkoła podstawowa numer 6. O prawej stronie jest szkoła. Uczniowie używają tej linii, kiedy jadą do szkoły, zapewne. Myślę, że ta szkoła jednak występuje w jednym egzemplarzu, chociaż się nie znam.
jak wygląda tutaj okolica w rzeczywistości. Zawodnik szkoły się jedna, kiedy w innych stanach się na gimnastycznym, podobnie tak jest. Pojazd klimatyzowany. Proszę o zamknięcie okien. Mamy tu stał dobór. Ciekawe, czy ktoś jeszcze będzie chętny na miasta moim autobusem. Leszczynowa. Do sobie wsiadły. Ten fragment teraz pewnie był przez was najbardziej oczekiwany, kiedy tutaj jechałem. Ulicę Starożytską. W stronie mamy ulicę Potęgowską, której pochodzimy za przystanku. Będzie miała jakieś 18 km długości trasy. A nie, przepraszam. Nie. 18 km odejmijcie sobie od tego, co macie na początku filmu. Odejmijcie sobie to, co macie. Starzycka. Poniżej kilometrów, którą macie na dole ekranu, jak się zaczyna ten film. I zobaczę sobie na
Uważ te kamery. Ja to zostanę z wami. Dobrze, kończymy ten krótki materiał. Dziękuję wam za wytrwanie do końca. Zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. I trzymajcie się, pozdrawiam was ciepło. Cześć.